Hej, cześć, witajcie ludzie, z tej strony Robuch, a to jest kolejny odcinek z gry Assassin's Creed Brotherhood. Dobrze, dobrze, pięknie, znaczy, no, pięknie, nie wiem, kurczę, no, ja nagrywam kolejny odcinek z rzędu. Tak, i musimy uratować naszego Pietra, który grał Jezusa. Śmierć Jezusa na krzyżu, o. No i co? No i go zatruli troszkę, dobra. Interwencja. Uratuj Pietro, w którego żyłach krąży trucizna, zabierając go z Koloseum do najbliższego medyka. I mam nie korzystać z pływania. Spoko, no to nie jest problem żaden. Ale pewnie to będzie czasówka. Znaczy pewnie. Oczywiście, że to będzie czasówka, bo pamiętam, że to będzie czasówka. Bo on po prostu traci życie. O, najemnicy, bardzo dobrze. Ziomki. Na szczęście mogę jeszcze najemników sobie poprzyzywać, kurde, tędy. Widzicie, on traci życie, czyli to jest... O, come on, nie mam czasu! Zabijcie ich, no! Kurde, więcej! No. Nie ma czasu. Musimy Pietro przetransportować do medyka. Kurde, jaka zadyma. Jakie dymy tej. Medyku, przestań się poddawać, tylko mi tutaj ratuj go. Stań się anonimowy, no. Mother fucking shit. Szybko dajcie mi, nie wiem, pistolet. Jeszcze, co tam się... No, już. No, serio, on se zginie zaraz. Dobra, szybko. Jak to sobie... Cały kwadrat zdrowia stracił w 5 sekund? What the fuck? No come on. No przecież tu już sytuacja była opanowana, no ludzie, błagam. No to kurde, walczcie, a nie! Przybyli z pomocą, a mnie tutaj naparzają. Aha, nie mogę sobie przyznać. A dobra. LOL. Nikt się na mnie nie sfokusował nawet. No dobra. No to się zrobiło nieźle, bo nie mogę przyzwać tutaj. Nie mogę sobie sojuszniku przyzwać i to strasznie niedobrze. Ej, no i czemu to jest takie głupie? Halo? Dobra, nie ma czasu. Robimy tak. Dobra. Jakie to... Ale dlaczego nie mogłem sobie przyzwać sojuszników? No jakie głupie. No... Bo się nie załadowali, no ale... Dobra, chrzanić. Cantarella. Drink this. Hurry! Give him a moment. I feel slightly better. Leeches will lead to a full recovery. I cannot thank you enough. I... The key to the Castel Sant'Angelo, now. What are you talking about? I'm simply a poor actor. Cesare knows about you and Lucrezia. Here. No. Trzeba było tak od razu. Wait for us! We thought you had been killed, Sir Ezio. Not yet. Where does this passage lead? To the north, outside the walls. Let me through. I must go help the troops. Un momento. You were at the Villa Auditore during the attack. Oh. A co tu się dzieje? Halo, halo. Przyjacielu! Czy ty, ja o czymś nie wiem? Halo! No i zobaczcie. Czyżby to nie Machiavelli był zdrajcą? No. Kurde, ty gnoju. Proszę, złapcie go. No, come on, przydajcie się na ludzie. No, ej, co za gówno. No, stoją sobie, zamiast im... No, najlepsi strażnicy na świecie, nie?
No jak on zapieprza? Why did you run? I... You are the traitor, not Machiavelli. Long live the Borgia! Merda. I was right. I have to stop La Volpe before he gets to Machiavelli. No to niezłe tymy. Czemu on się w ogóle sam zabił, lol? A, był frajerem, no to trudno. Wow! Jak go ściągnąłem typa. Dobra, szybko. Czekajcie, mam nie korzystać z pływania. Szybko, najlepsza trasa. Google Maps. Dobra, tu. Spoko, przez most. Przez most. Czekajcie, przez most. Którędy, no? O! Czemu jest takie oddalenie i nie widzę? Znaczy, no. Dobra, spokojnie, na luzie myślę. No, zeskakuj, kurde, człowieku. Dobra, i teraz tak, żeby nie korzystać z pływania, o. Dążę, powinienem. Na wyspę naszą. I have discovered the traitor. What? One of our men. He was at the villa attack. Here, he carried his letter. My God. This is good news. More than you know. No. I am once again in your debt, Ezio. What debt is there amongst friends who trust one another? Yes. Thank you for relaying the message in time. Come, Niccolò. It has been far too long since we've talked. I heard the Colosseum Passion Play took an unexpected turn this evening. Really? It seems Jesu Cristo was resurrected 3 days early. No to nieźle. No i widzicie, kurde, no. Prawie nam tu Machiavelli zszedł z kosą pod żebrami. No nieźle, dobra. No ale słuchajcie, no ale co my tam możemy teraz zrobić? O kurde, ale zniszczona zbroja. O cie panie, dobra, no prawie, ziomek. O! Zobaczcie, mam najlepszy ten. Znaczy, najlepsze możliwą do kupienia zbroję. Sobie to kupię. Znaczy, część zbroi. Za rękawie i te nogawice. Natomiast to jest za questa. Niestety nie mam jeszcze spreparowanej głowy drugiej. No nie to. Chyba nic nowego nie ma. Tak? No tak średnio. Amunicja. Może trochę pocisków, no trzeba się dozbroić, prawda? O, bełty, no! Prawie 4000 wydałem na bełty. Kurde, to bogatemu zabroni. Właśnie, brakuje mi spreparowanej głowy. Ona jest chyba w Watykanie, w kryjówce tych... W kryjówce Romulusa. Wyznawców Romulusa. Tak mi się coś kojarzy, więc no, jeśli tylko mi się tam, jeśli tylko odblokuję tą lokację, tą misję, to tam będę chciał się udać, żeby wiecie, żeby mieć lepszą zbroję, nie? A jak już odblokuję wszystkie kryjówki Romulusa, to je po prostu będę robił i... No, road to najlepsza zbroja w grze, nie? Wiadomo o co chodzi. Dobra, to jak... Chodźmy do tutaj, bo jest tu i tak misja główna w środku. Przynajmniej tak mi pokazuje tu. Volpe, how goes Roma? Very well, Ezio. The French and papal forces are in disarray. Then it is almost time. Call the assassins together. And bring Claudia. Now? Yes. No, nieźle. Czyli co?
A, ja wiem, co będzie. La ashaya waqtan mutlak, bel kulun mumkin. The wisdom of our creed is revealed through these words. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Lauria, we here dedicate our lives to protecting the freedom of humanity. Mario, our father, and our brother, once stood around this fire, fighting off the darkness. Now, I offer the choice to you. Join us. No. No nieźle. You and I have not seen eye to eye on many issues. Niccolo. But you are exactly what the Order needed. You have led the charge against the Templars and rebuilt this Brotherhood. Now we must put Ezio where he belongs. At the head of the Assassins. No, czyli w ten sposób. Okay. W ten sposób Ezio został mentorem, co? Ciekawe. We're other men, blindly follow the truth. Remember, nothing is true. We're other men, are limited by morality and law. Remember, everything is permitted. No i skok wiary tradycyjnie. No widzicie, Klaudia została asasynem. I have always stood by you. I was the one who brought you to Roma and the one who caused the explosion as you fled the castello. The mercenari who protected you at Il Colosseo were mine as well. You just did not know it. Maestro Machiavelli, Cesare has returned to Roma alone. He rides for the Castel Sant'Angelo. Grazie. Well, the decision is yours, not mine. Niccolò, you better not stop telling me what you think. Why else would I seek the opinion of my most trusted advisor? Go kill them, Mentore. Finish what you started. Good advice. I intend to write a book about you one day. Mm-hmm. If you do, make it short. No nieźle, widzicie, kurde, Ezio został mentorem, no nieźle. No nieźle, czyli co? Nie pamiętam, ile dokładnie jest sekwencji, ale to mi wygląda na to, że to jest już, kurde, taki endgame trochę. Krwawa niedziela, no nieźle. Taki trochę endgame, mimo że ja mam tam chyba, nie wiem, 60% gry. Czy coś? Czy endgame? No nie, to jeszcze nie jest endgame oczywiście, ale nie wiem, ile jest sekwencji. 10? Cholera wie. No dobra. Nowe przedmioty, wiadoma sprawa, właśnie. W sklepach marszantów nowe przedmioty. To jest ciekawe. Nowe zlecenia, hajsy. No dobra, poczekajcie, no to... Skoro tak, to zajmijmy się wszystkim po kolei. Najpierw wchodźmy do kowala. Sprawdzić, czy faktycznie coś tam nowego jest. Zbroja naprawiona jest, więc nie potrzeba jej drugi raz naprawiać. O! O! Nowe miecze. O! Wojenny młot kondotiera. O, zobaczcie, on jest trochę lepszy. Jeśli chodzi o statystyki, no... I to jest broń jednoręczna, dobra, czyli widzicie, jedno oczko lepsze. Czyli tak, to kupujemy dla zasady. I dlatego, żeby ładnie wyglądało sobie w siedzibie. Prawda, na półeczce, na tym, na stojaku, o. A to kupujemy bez lepsze. Wojenny młot. Przydałby mi się najlepszy miecz w grze, miecz Altaira, nie? Znaczy chyba to jest najlepszy miecz w grze. Dobra, mała broń? Nie, tutaj nic więcej. Tak jest.
Dobra, w banku sobie zdeponuję hajs, jeśli chodzi o inwestycje. No nie wiem, raczej wątpię, że uda mi się przed końcem gry jeszcze tą spreparowaną głowę zyskać. Już prędzej chyba naprawdę z tej misji wezmę. No ale próbować nie zaszkodzi, prawda? Prawda. O! Mamy w Watykanie questa. No to jest ciekawe, ale naprawdę... Jak się teraz właśnie zastanawiam, co my możemy zrobić? Aha, czekajcie, bo coś było o marszandach, że w sklepach marszandów nowe rzeczy. Więc jeszcze tam zajrzę. Ile mam minut? 15. No to jeszcze myślę, że tak... nie wiem, może jakąś misję się uda zrobić, albo nawet nie. No zobaczymy. Zobaczymy, jak pyknie. Mogę sobie farbować, ale to wiadomo, że mogłem zawsze. Przedawać nie chcę, tutaj nic. No to co? No to... Tutaj u sakiewkarza nie ma nic, natomiast... Nowe obrazy? Nie, no to co ty masz nowego, ziomek? LOL. No było, że w sklepach marszandów nowe rzeczy. No trochę nie bałdzo, panie kolego. No dobra, ale w sumie skoro się tak zajmujemy takimi rzeczami, to może po prostu pójdę do innej dzielnicy i sprawdzę. Pewnie mam jakieś obrazy do kupienia jeszcze. Chyba. Jak to w ogóle wygląda? O, zobaczcie, portret Michaletta. Mimo, że go nie zabiliśmy, to mamy jego portret. Michaletto uciekł z Rzymu po zatrzymaniu Cezary. Papież Juliusz II kazał go uwięzić i od tej chwili zniknął z kart historii. No właśnie, jeśli chodzi o to, co tu jest napisane, to... to trochę taki spoiler odnośnie przyszłych wydarzeń, co tu się nam działy. No co ja poradzę, że sama gra spoileruje się. No nic, dobra, chodźmy tutaj. Jeszcze. Szafir dostępny. Zobaczcie ilu mistrzów. Dobra. Śmieszna sprawa, bo oni mają rangę, że są mistrzami, natomiast... Jakby jeszcze wyższa ranga to jest asasyn, taki pełnoprawny, oni dostaną wtedy taką szatę jak my mamy. Wiecie, teraz mają takie zbroje, takie inne szaty, a wtedy dostaną taką szatę jak ma Ezio, po prostu. No i to będzie dosyć ciekawe. Dosyć ciekawe, bo co? Bo tak. Nie wiem, co ja naprawdę chciałem powiedzieć teraz. Kajcie. O, tak, wyślijmy ich. Albo... Siódmo levelowego ziomka. No. Będą mieli taką szatę, jak Ezio na początku... jak wszedł do Rzymu, to dostał. No. Dobra, teraz tak patrzę. Tak, po 800 expa każdy dostanie. Temu wystarczy tyle, żeby... Bo chciałbym, kurde, asasyna dostać, wiecie? No. Takiego z prawdziwego zdarzenia. Kurczę. Na 10 levelu. W sumie... Kurde, tutaj mało expa jest za to. No, nie. Lizbona... Kurde, jakiś piątolevelowy, ale zwykły, o. Może to się uda. No wiecie, niby tak, aczkolwiek nie. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Chciałbym ich już faktycznie tak wylewelować, tych ziomków. Żeby, wiecie, poczuli, co to jest exp. Zabij medyka, no to... Takich dwóch wyślę. Niech przeekspi kolegę.
Generalnie bym wszystkich rozesłał, ale dobra. Może po prostu między odcinkami jakoś, nie wiem, bardziej zainwestuję tutaj w misje, bo one są krótkie, po paręnaście minut trwają może. Znaczy zależy od misji w sumie. Natomiast tak, dobra. Kupmy obrazy, których mi brakuje, żeby już mieć tą sprawę domkniętą. Zajrzę sobie do złodziei, bo tam jest marszant, i jeszcze sobie do dzielnicy kampania, może gdzieś zajrzę. Coś. I jeszcze może zrobimy w tym odcinku jakąś misję. No, byłoby całkiem spoko, się wydaje. Marszant, gdzie ty jesteś, marszandzie? Tam. Kurde, Ezio mentorem, no nie, no to ja muszę koniecznie lepszą zbroję zdobyć, no bo co to za mentor, co chodzi w takiej zbroi zwykłego asasyna? Wprawdzie zaprzysiężonego, nie, wiecie, już takiego z prawdziwego zdarzenia asasyna, no ale to jest kurde jednak mentor, nie? Kurde, jakie drogie obrazy. Młodzieniec z jabłkiem, he. Dobra, mapy skarbu, nie wiem, coś mi napisało, że nowe przedmioty w sklepach tych, chyba że to chodziło o mapy jakieś nowe, ale ja już mapy mam wszystkie kupione. Generalnie w Rzymie wszystkie skarby wyzbierałem i wszystkie flagi Borgiów, oprócz Watykanu, nie licząc Watykanu, no i jeszcze jak chodzi o flagi Borgiów, to też nie licząc kryjówek Romulusa, nie? A tak jeśli chodzi o zwykłe dzielnice, to wszystko, kurde, chodź tu. Frajerze! Ej, mogę go teraz zabić w ogóle. To jest w ogóle tak niesamowite, nie? Z tą pelerynką mogę sobie tych frajerów zabijać i nie mam żadnych konsekwencji. Jakie to przydatne, kurde. Dobra, ej, halo. Bo jednak chciałem zejść. Dobra, pokażcie mi teraz... gdzie tutaj jest jakiś marszant? Blisko... O, tu. Idealnie. Na szybkości tam pójdziemy, potem pójdziemy sobie do... Może misja Christiny? Why not? Kurde, które to było? To było to. To będzie północna kampania? Nie, no, jeszcze nie. Castra Pretoria. Dobrze. Kurde, ale ci Borgiowie dostali wiep, no to trzeba przyznać. To trzeba przyznać, kurde. Michalet to spierdzielił z Rzymu, tak? Się wystraszył? Czy coś? Albo jeszcze nie. Ale za niedługo to pewnie zrobi. Są odcięci od hajsu. O, zobaczcie, tu nic nie mam. Żadnych obrazów z tej dzielnicy. Kurde, podobny ten obraz do poprzedniego, co tam kupiłem. No, ale trochę inny jednak. O, jakie tanie. No. Francuzi dostali na pyrę, też spieprzyli. Bankier został zabity, nie mają... nie mają hajsu. Co jeszcze? No, na każdym kroku praktycznie... pierdziel. No nie, tu mam wszystko. Dobra, czyli jak widzicie, od marszandów zostało wszystko zakupione. Czyli powinienem mieć wszystkie obrazy w grze, znaczy nie licząc tych portretów celów, bo jeszcze powinienem mieć portret Cezare oraz portret... Co to takie czerwona kropka? Lol. Portret Cezare powinienem mieć jeszcze i portret Rodrigo. No najprawdopodobniej. Dobra, czekajcie, ale bo ja tak bezmyślnie sobie patrzę na mapkę, a ja nie wiem, gdzie ja chcę iść. Ej, tutaj coś jest, agenci templariuszy, no to jak jest... O! Ej, zobaczcie, czyżby to oznaczało... Patrzcie, mam tą misję, o której mówiłem, że tam będzie ta spreparowana głowa. Czy to oznacza, że mam odblokowany Watykan? No, to chyba to oznacza. Więc skoro tak, to w następnym odcinku widzimy się w Watykanie. No chyba, że jednak... Chyba, że nie. Chyba, że jednak jeszcze nie mam dostępnego, ta misja jest tam dla picu, ale... W sumie mam jakąś misję w Watykanie Główną, także... No, zobaczymy. Ty, jak ją pobili, halo! Madonna. Don't! Hasn't he hurt me enough? I will not touch you.
What happened here? Auguste, my beloved husband. He believes he owns this neighborhood. The Borgia have given it to him. He once made signs for the shops in the district. But now he posts lies for the Borgia and hurts those who stand in his way. Like you. Where is he? He spends his days locked in his workshop. But I may know how to go them out. Kontrapropaganda. Okej. Okay. Wybaw Auguste Oberlina z pracowni, zbierając jego ulotki, a następnie znajdź go i zabij. Ukrytym ostrzem. Okej. Okay. Tear down the signs he has posted throughout the district. His pride won't stand for it. Grazie. No cóż. O kurde, a to ten ziomek z młotem. Profesja kowal. Kolejna postać z multiplayera. To jest... Często podkreślając puentę obuchem swego młota. No, spoko. O, szwajcarski najemnik. O. No okej. Okay. Spoko. Oj, ziomek, już przestaniesz pracować dla Borgiów, jak dostaniesz kosę pod żebro. He. No nie? No zobaczcie, jaki idealny tutaj... prawie idealny taki po sznurku, nie? Prawie idealnie po sznurku sobie pójdziemy. Także spoko. Trzeba będzie dodatkowe misje porobić, no. No i co to jest? No i co to? Myślisz, że to takie fajne? Szyldy Borgiów? Kurde gościu? A ty. Ja ci tu dam. Szyldy Borgiów rozwieszać. Ludzi bić młotem. O nie, nie, nie. Znalazł się, kurde. Pracownik miesiąca Borgiów. Ja ci dam, kurde. Wypad. Koniec tej propagandy. Się znalazł śmieszek. Czyżby tu był kiedyś obóz Francuzów? A jaka szkoda, że uciekli. Wywiesili białą flagę, to będzie biała flaga wisieć, nie? No nie, nawet nie wywiesili białej flagi, po prostu spieprzyli nawet bez tego, nie? Typowi Francuzi. Hehe. O, o, ten. Kill off. Dzięki. Ło, kamehame, ło! Wybaczcie za to, no to trochę musiałem. Dzień dobry. No synu, co jest, kurde? Co wam się nie podoba? Ja tu zrywam, do widzenia. Kurde, no naprawdę. Ja to zrywam i tyle w temacie. Dobra, jeszcze jedno. Jeszcze jedno i będzie po robocie. Zamiataj, ziomuś. Dobra. No i co, żeś się pojawił, frajerze? Ja ci dam. Oj, tyle było. Frajera, agenci templariuszy, kurde. Jakiś ciebie agent? No, trochę słabo. Kurde, koleś wygląda w ogóle jak jakiś krasnolud, bez kitu. Tylko no... Gdyby był jeszcze niższy, nie? Wiecie, 1,50 m może? To kurde, no wyglądałby jak z jakiegoś... Władcy Pierścieni, no bez kitu. On miał w ogóle coś przy sobie ciekawego? Trucizna, aha. Nie, zabiorę sobie to. W sumie nie miał tego młotu jednak. No ale to pewnie dlatego, że... że no... On normalnie ma to w multiplayerze, natomiast tutaj nie ma tych broni z multiplayera chyba. No nieważne, nieistotne. Słuchajcie, no to co? To było na tyle w tym odcinku. W następnym, jeśli będę miał taką możliwość, to... Pójdziemy do Watykanu i spróbuję zrobić ten skok, taki wiecie, super fajny, ultra, mega, giganyga, madafaka, o.
taki skok zrobimy na spadochronie. No chyba, że się nie będzie dało, no to wtedy się zastanowię co innego. Dobra, no to cóż, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Pa, pa!